Czyżby siedzibę Polskiej Grupy Górniczej czekała przeprowadzka? Taki pomysł promuje poseł Krzysztof Gadowski, argumentując go brakiem zakładów wchodzących w skład PGG na terenie obecnej siedziby, czyli Katowic. Propozycja trafiła już na biurko premier Beaty Szydło. Siedziba dawnej kompanii węglowej, obecnie Polskiej Grupy Górniczej, mieści się w Katowicach przy ulicy Powstańców. Poseł Krzysztof Gadowski chce siedzibie zafundować przeprowadzkę. W tej chwili prace trwają nad wewnętrzną strukturą spółki, więc może to jest właściwy moment i czas, żeby minister albo pani premier zareagowała, żeby ta siedziba została przeniesiona rzeczywiście na obszar mieszkańców, na którym terenie funkcjonują te zakłady. Stąd apele i listy do ministra i premier Beaty Szydło. Jak mówi poseł Gadowski, przeniesienie siedziby w okolicy Rybnika uzasadnione jest brakiem w Katowicach zakładów wchodzących w skład PGG. Mamy akurat w otoczeniu Rybnika mamy w sumie 4 kopalnie. Dwie należą, mają swoją siedzibę w Rybniku. To jest kopalnia Chwałowice i Jankowice. Mamy kopalnię Rydutowy w Rydutowach i mamy kopalnię Marcej, której siedziba, że tak powiem, jest w Radlinie. Sejmowa opozycja do pomysłu posła Gadowskiego podchodzi dość sceptycznie. Śmiały pomysł. Nie wiem, czy on zyska akceptację, bo jeżeli powiedzmy pan Gadowski przez 8 lat miał tak śmiałe pomysły, to gratulować i życzyć mu powodzenia. Powodzenia inicjatywie posła życzyć będą również z pewnością samorządowcy. Wszelkie dochody z funkcjonowania takich przedsiębiorstw trafiają do miasta mającego siedzibę spółki. Samorządowcy protestowali, bo 54 miliony złotych trafiło do kasy miasta Katowice. Paradoksalnie, no bo tam nie ma żadnej kopalni, która wchodzi w skład Polskiej Grupy Górniczej. No jakiś absurd. Początkowo była koncepcja taka, że sprzedawane są, przekazywane są poszczególne zakłady górnicze do Polskiej Grupy Górniczej, a ostatecznie przyjęto formułę, że to w całościowo wszystkie się ujmie i w akcie notarialnym się to przepisze. Pytanie tylko, czy władze Katowic zgodzą się oddać takie wpływy innym samorządom? Podejrzewam, że do tego nie dojdzie ze względu na to, że Katowice jednak jest aglomeracją dużą, która po prostu ma też i tradycję w górnictwie, a jeżeli chodzi o ten nowy podmiot, to podejrzewam, że nawet siedziba, budynek siedziby jest odpowiedni do tej firmy. Jedno jest pewne, zmiana lokalizacji siedziby Polskiej Grupy Górniczej nie powinna mieć wpływu na osoby w niej zatrudnione.